Złożyła pani to odwołanie do sądu administracyjnego i tak. Tam jaki dalszy ciąg był tego? W sądzie administracyjnym był wyrok dla nas przychylny, ponieważ sąd nakazał funduszowi jeszcze raz wnikliwie rozpatrzyć nasz wniosek. Wyrok 5 sierpnia 2008 roku właśnie, że fundusz ma rozpatrzyć jeszcze raz nasz wniosek. Lecz fundusz się odwołał od tego. Maj 2009, tak? Się odwołał wtedy? To wtedy była sprawa już w Sądzie Naczelnym w Warszawie, bo fundusz się odwołał od decyzji Sądu Administracyjnego. W Sądzie Najwyższym, tak? Tak, potem to było? Tak, Sąd Najwyższy Naczelny w Warszawie. I tutaj też zapadł wyrok dla nas przychylny, że sąd nakazuje jeszcze raz wnikliwie rozpatrzeć wniosek, łącznie z jeszcze raz wydaną opinią od profesora Molla, jaką operację, jaki zakres operacji u dziecka wykona. Że nie liczy się to, że on pisze, że będzie to operacja etapowa, tylko po prostu ma konkretnie opisać, co u dziecka zoperuje. Rozumiem. I fundusz na nowo rozpatrzył wniosek. No to zmiana była tylko taka, że wystąpił, a jeszcze sąd naczelny nakazał funduszowi to do Molla napisać pismo, jaki zakres operacji proponuje dla dziecka, sprawdzić ośrodek w Krakowie i w Warszawie, dlaczego nie zakwalifikowano dziecko do leczenia, czyli do operacji, i sprawdzić klinikę w Łodzi i w Stanford w Stanach, która z konkurencyjnych klinik daje dla dziecka większą szansę na wyzdrowienie lub na poprawę zdrowia. Rozumiem. I też oczywiście, jaki zakres operacji proponują Stany, a jaki Łódź, czy jest to ta sama operacja.